Witam Was ponownie na macie. Dzisiaj zapraszam Was na nieco ponad 20 minut praktyki jogi, która zdecydowanie wzmocni całe ciało. Usiądź spokojnie na swojej macie, wyprostuj plecy, zamknij na chwilę oczy i weź kilka głębokich oddechów. Postaraj się zrelaksować ramiona, nogi, biodra, jednocześnie wyciszyć umysł, uspokoić oddech. Następnie złącz swoje dłonie za plecami, powoli zacznij wyginać swoje lędźwie, spójrz w górę i na wydechu przenieś się powoli do pozycji dziecka, zabierając jednak ręce ze sobą do góry. Biodra odpoczywają cały czas na piętach. Ściągnij łopatki do siebie. Weź wdech. I wydech. Teraz opuść ręce. Rozciągnij je przed sobą. I na kolejnym wdechu unieś głowę, przenieś się do pozycji stołu. Na kolejnym wdechu wygnij lędźwie, spójrz w górę i na wydechu zaokrąglij plecy, wciskając pępek w stronę kręgosłupa. I wdech w górę i wydech w dół. Jeszcze trzy razy. Pamiętaj, aby ramiona były w jednej linii z Twoimi nadgarstkami, a biodra w tej samej linii co kolana. Stopy odpoczywają na podłodze. I wdech w górę. I wydech. Na kolejnym wdechu powróć do pozycji stołu. Podciągnij palce u stóp i na wydechu unieś biodra do pozycji psa z głową w dół. Weź tutaj kilka głębokich oddechów, prostując całe plecy. I zrobimy kilka fali, używając do tego całego ciała. Unieś pięty do góry, zaokrąglij plecy, patrz w dół, przenieś się do pozycji deski, następnie ugnij kolana i na wydechu wróć do pozycji psa z głową w dół. Falą przenieś się na wdechu do pozycji deski, wydech ugnij kolana, biodra do góry do pozycji psa z głową w dół. I jeszcze raz pozycja deski, wdech, wydech ugnij kolana, biodra mocno do góry. I kolejny wdech i wydech, zaokrąglij plecy, przenieś się do pozycji deski. I wydech, unieś biodra do góry. I wdech. Wytrzymaj chwilę. I wydech do pozycji psa z głową w dół. Następnie na kolejnym wdechu zabierz prawą nogę do góry, ściągnij palce u stóp, ugnij kolano i przenieś je do klatki piersiowej. Jeszcze raz wdech wysoko i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech, kolano do klatki piersiowej. Następnie postaw prawe kolano na podłodze. A zabierz lewą nogę prostą do góry. Przeciągnij ją teraz do boku. Powrót do centrum i kolano do klatki piersiowej. I znowu do boku, do centrum, do klatki piersiowej. Wciągnij brzuch. I jeszcze raz do klatki piersiowej. Jeżeli chcesz utrudnić zadanie, możesz również wykorzystać prawą rękę do boku, kolano do łokcia i wyprostuj. Pięć razy, jeszcze raz. Także możesz trzymać, jeżeli to jest za trudne zadanie, prawą rękę na podłodze albo wykonywać jednocześnie to zadanie z ręką i uniesioną nogą w górze.
Postaw teraz prawą dłoń z powrotem na podłodze. Przeniesiemy się teraz do pozycji bocznej deski. Odwróć nieco stopę. Zabierz lewą rękę w górę. Przeciągnij się, unieś nogę w górę. I na wydechu opuść biodra, opuść rękę na biodro, ale nie opuszczaj zupełnie nogi. I wdech, i wydech. Postaraj się zrobić 6 powtórzeń, opuszczając i podnosząc biodra. Noga jest cały czas w górze. Drugie kolano oparte na podłogę. I wdech, i wydech. Przeciągnij się, zrób teraz 6 uniesień prostą nogą lub 6 pulsów. Przeciągnij się jeszcze raz, a następnie usiądź na macie, zabierając nogę pod siebie. Są 2 kolana ugięte, jedno blisko klatki piersiowej, jedno na podłodze i skręć się w jedną stronę, przyciągając jedno kolano do siebie. Wyprostuj plecy. Następnie odkręć kręgosłup, postaw swoje dłonie na macie i wróć do pozycji trzynożnego psa, zabierając prawą nogę wysoko do góry. Wydech, opuść nogę, z powrotem do pozycji psa z głową w dół. Zamiana strony, lewa noga do góry. Wydech, kolano do klatki piersiowej. Wdech w górę, wydech, ugnij kolano. I jeszcze raz wdech i wydech. Połóż teraz lewe kolano na podłodze, wyprostuj prawą nogę. Znowu ta sama kombinacja, zabierz nogę do boku, do centrum i do klatki piersiowej. Do boku, centrum, ugnij. I jeszcze raz do boku, do centrum i ugnij. Jeżeli chcesz, możesz dołączyć również teraz lewą rękę. Otwórz do boku, do centrum i kolano do łokcia. 5 powtórzeń. Postaraj się trzymać brzuch wciąż wciśnięty blisko do kręgosłupa, tak aby chronić swoje lędźwie. Plecy są proste, pamiętaj o głębokim oddechu. Każdy ruch to wdech lub wydech. Przenieś teraz lewą rękę na podłogę, odwróć się do pozycji bocznej deski, prawa noga jest uniesiona, wyciągnij rękę również do góry. I wdech, opuść biodro, noga w górze, wydech do góry. 5 powtórzeń. Góra i dół. Unosisz biodra w górę, przeciągając całe ciało, opuszczając biodro do dołu. Wciągnij brzuch, plecy proste. I za 6 razem wytrzymaj w górze z nogą, zrób 6 pulsów prostą nogą. Jeszcze raz przeciągnij się i usiądź teraz na macie, zabierając swoją prawą nogę do przodu, krzyżując kolana. Przyciągnij do siebie prawe kolano i skręć się tym razem w prawą stronę, plecy proste. Pośladki na podłodze. Powoli odkręcając się na wdechu, postaw swoje dłonie na macie i na wydechu przenieś się do pozycji trzynożnego psa, zabierając lewą nogę w górę i wydech do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu zrób 5 kroków w kierunku swoich dłoni, ugnij kolana i powoli teraz wstań. Jesteś teraz w pozycji stojącej, zabierz ręce w górę, wygnij się i spleć dłonie przed klatką piersiową. Zabierz teraz ręce za plecy, ściągnij łopatki do siebie, spójrz w górę, ugnij kolana i na wydechu zrób skłon w kierunku nóg, zabierając ręce ze sobą. Jeżeli chcesz, możesz trzymać kolana cały czas ugięte bądź nogi wyprostowane, przenosząc ciężar ciała nieco do przodu, podnosząc biodra do góry. Aby wstać, znowu ugnij kolana, przenieś się do pozycji stojącej, spójrz w górę, wygnij lędźwie, biodra do przodu i rozluźnij pozycję.
Następnie otwórz nieco swoje stopy, zrób skłon i przenieś się do pozycji krzesła. Podciągnij kość ogonową pod siebie, brzuch wciągnięty, następnie opuść ręce przed splot słoneczny. Będziemy teraz wstawać razem z prawym kolanem uniesionym do góry i wydech powrót do pozycji krzesła kilka razy. 6 razy góra, dół, prawe kolano do góry i w dół. Za 6 razem zrobimy skręt w stronę prawego ramienia. I 3, i 4, i 5, i 6. Za 6 razem zatrzymaj się w skręcie, zabierz prawą rękę do tyłu, chwyć za kolano lewą ręką. Następnie wróć do centrum, prawe kolano wciąż w górze, zabierz ręce do góry i na wydechu powoli przenieś się do pozycji wojownika numer 3, utrzymując ręce i nogę równolegle do maty. Następnie powoli postaw prawą stopę na podłodze do pozycji high lunge, ręce w górze, lewe kolano ugięte. Zrobimy kombinację. Opuść teraz prawe kolano do dołu, przenieś się do pozycji wojownika 3 i do pozycji z lewym kolanem ugiętym. Również 6 razy. Wojownik 3, przysiad. Prawa noga ugięta, wojownik 3 i przysiad. Plecy są cały czas proste. Piękna praca mięśni brzucha. I oddechu. Powoli przenieś się do pozycji stojącej. Wdech, zabierz ręce do góry. I wydech, skłon do nóg. Ugnij kolana, powoli zroluj kręgosłup do pozycji stojącej. Druga strona. Zacznijmy tak samo od pozycji krzesła, obniż biodra, ugnij kolana, tym razem lewe kolano. Wdech, unieś lewe kolano do góry, wyprostuj się, wydech do pozycji krzesła. Również 6 powtórzeń, pamiętaj, że brzuch cały czas jest wciągnięty, plecy są proste, wypnij swoje pośladki do tyłu. Za 6 razem zrób teraz skręt. Skręcając się w kierunku lewego ramienia, również 6 powtórzeń. I 3, i 4, i 5, i 6. Zatrzymaj się, zabierz teraz lewą rękę do tyłu, chwyć za kolano prawą ręką. Stojące kolano jest nieco ugięte, tak aby wytrzymać tutaj z równowagą. Zabierz teraz ręce do góry i na wydechu powoli przenieś się do pozycji wojownika 3. A następnie opuść lewą stopę do podłogi do pozycji high lunge. Ręce w górze, kombinacja, ugnij lewe kolano, przenieś się do pozycji wojownika 3 i pozycja high lunge. 6 powtórzeń. Postaraj się kontrolować każdy ruch, aby był wykonany prawidłowo, powoli, z oddechem, z równowagą i świadomością swojego ciała. Pięknie. Przenieś się powoli teraz do pozycji stojącej. Wdech, zabierz ręce w górę. I wydech, skłon do nóg. Wdech, wyprostuj plecy. I wydech do pozycji deski, ugnij łokcie chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze. I wydech do pozycji psa z głową w dół. Następnie ugnij kolana. Przenieś się do pozycji dziecka. Jeśli chcesz, połóż również ręce wzdłuż ciała i daj sobie chwilę, aby odpocząć. Uspokój swój oddech, zrelaksuj ramiona i całe plecy.
Następnie wyciągnij ręce przed siebie, tak daleko jak tylko możesz dosięgnąć i przenieś ciężar ciała teraz do deski, ale na kolanach, zrób jedną pompkę w górę i przenieś się z powrotem do pozycji dziecka. I znowu do półpompki, ugnij łokcie, trzymaj je blisko ciała, wydech, powrót do pozycji dziecka. Do pozycji półpompki i do pozycji dziecka. I jeszcze raz, pompka, ugnij łokcie, wytrzymaj chwilę w tej pozycji i połóż się teraz na brzuchu. Stopy są razem, złącz ręce za plecami, ściągnij łopatki, unieś klatkę piersiową, głowę i stopy do góry. Weź kilka głębokich oddechów. A następnie przenieś swoje dłonie przy klatce piersiowej do pozycji psa z głową w górze i wydech do pozycji psa z głową w dół. Kolejny wdech przenieś się do pozycji siedzącej. Ugnij kolana, wyprostuj plecy, ręce przed siebie i bardzo powoli połóż się teraz na macie. Zrelaksuj obie dłonie na macie, brzuch jest wciągnięty, lędźwie przyklejone do maty. Stopy są blisko bioder, pozycja półmostka 5 razy. Na wdechu powoli biodra zabierz do góry, na wydechu powoli obniżaj je do swojej maty. Wdech w górę i wydech, roluj plecy na matę. I wdech i wydech. I wdech, i pełny wydech. Tym razem zabierz do klatki piersiowej tylko prawe kolano, zabierz głowę do góry, wyprostuj lewą nogę i zrobimy 8 razy pulsów, zamieniając kolana. Lewe kolano, puls, prawe kolano, puls, jako jedne powtórzenie. 8 razy lub 16 powtórzeń na każdą nogę. Brzuch jest cały czas wciągnięty, lędźwie przyklejone do maty. Puls, 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 puls. I wdech, i wydech. Przyciągnij do siebie oba kolana, wyprostuj nogi i ręce za głowę. I wdech, i wydech. I wdech, i wydech. Głowa do góry, brzuch jest wciągnięty, 8 powtórzeń. Unieś głowę do góry, wyprostuj ręce i nogi i do siebie. Pięknie. Tym razem jedna noga prosta, druga noga prosta do siebie. Znowu pulsy, 8 powtórzeń. Puls, 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 jako jedno powtórzenie lub 16 powtórzeń na każdą nogę. Głowa jest cały czas w górze, pamiętaj o oddechu. Brzuch wciągnięty, nogi proste, palce ściągnięte. I ostatni raz. Ugnij kolana. Zabierz teraz ręce za głowę, wyprostuj nogi, otwórz do boków i przyciągnij kolana do siebie. Wyprostuj, otwórz, kolana do siebie. 8 powtórzeń. Kolana do siebie, wyprostuj nogi, otwórz do siebie, kolana do klatki piersiowej. Jeszcze kilka razy, unieś głowę do góry, oddychaj. Jeszcze raz. I przyciągnij kolana do siebie, głowa odpoczywa, poruszaj teraz głową od strony do drugiej strony. Ustaw teraz stopę na macie i jeszcze 3 powtórzenia półmostka. Staraj się to zrobić bardzo powoli, tak żeby rozluźnić jeszcze bardziej plecy, wyciszyć nieco oddech. I wdech w górę, i wydech w dół. Przyciągnij jeszcze raz kolana do siebie, zrolujemy się do pozycji siedzącej, ale nie stawiaj stóp na podłogę. Jeszcze raz do pozycji leżącej, siedzącej i jeszcze raz.
do leżącej, do siedzącej. Stopy są w górze, unieś stopy nieco wyżej. Zabierz teraz ręce do góry i wyprostuj nogi i ugnij kolana. Proste, ugięte. Proste, ugięte. 8 razy przy prostych plecach, przy wciągniętym brzuchu, ramiona w dół. I zrelaksuj się, wydech, skłon teraz do swoich nóg. Złącz ręce za stopami, unieś klatkę piersiową do góry, wdech i wydech, skłon. Weź kilka głębokich oddechów. Na kolejnym wdechu klatka piersiowa do góry, unieś ręce w górę. I bardzo powoli zroluj kręgosłup do pozycji leżącej. Przyciągnij do siebie prawe kolano, zrobimy skręt kręgosłupa. Skręć nogę teraz w jedną stronę, a spójrz w drugą stronę. Postaraj się, aby łopatki cały czas były na podłodze. Wyprostuj teraz prawą nogę. Ugnij lewe kolano, skręć się w prawo, spójrz w lewo. I wyprostuj teraz lewą nogę. Usadów się wygodnie. Jeśli chcesz, możesz przykryć się teraz tutaj kocem, podłożyć poduszkę pod głowę. Odwróć dłonie do góry, zamknij oczy. I weź głęboki wdech i pełny wydech, relaksując całe ciało, zaczynając od głowy, poprzez ramiona, ręce, klatkę piersiową, brzuch i całe plecy. Zrelaksuj biodra, nogi i stopy. Pozostań w tej pozycji tak długo, jak tylko potrzebujesz i masz na to ochotę. Jeśli jednak chcesz wrócić do pozycji siedzącej, zacznij powoli ruszać palcami u stóp i u rąk. Przyciągnij do siebie powoli, ponownie kolana. I zroluj się najpierw na jedną stronę. Pomagając sobie ręką, przenieś się do pozycji siedzącej. I zakończmy dzisiejszą praktykę 3 głębokimi oddechami. Wdech, zabierz ręce w górę. Wydech, spleć dłonie przed klatką piersiową. Wdech w górę i wydech w dół. Jeszcze raz. Wdech do góry. I wydech w dół. Podziękuj sobie za przepiękną praktykę, za siłę Twojego ciała. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam.